Gran Canaria to nie tylko piękne widoki i kilometry tras motocyklowych. To także świetne miejsce, by przetestować klasyczną odzież i akcesoria w warunkach, do których zostały stworzone. W ciągu ostatnich kilku lat na popularności w Polsce zyskują motocykle typu Cafe Racer, Custom czy Cruiser. Do takich motocykli potrzeba klasycznej stylówki, zarówno jeśli chodzi o ciuchy, jak i kask. Coraz więcej producentów wychodzi naprzeciw temu trendowi. Wystarczy spojrzeć na klimatyczną, ale wciąż bezpieczną kolekcję marki Brogger, czy też kaski Arai, słynące ze swojej niezawodności. Od ponad 90 lat japońska marka Arai specjalizuje się w tworzeniu kasków premium. Opracowała najbardziej zaawansowane technologie, stosowane obecnie również przez inne marki, m.in. ECRS, CLC czy trójstrefowy EPS. Ponad połowa zawodników wyścigów I Love Man TT oraz Formuły 1 jeździ w kaskach Arai. Concept X, wprowadzony na rynek w 2020 roku, to pierwszy kask Arai stylizowany na klasyczny. Mimo że Concept X jest mocno klimatycznym kaskiem, to w kwestii bezpieczeństwa wciąż pozostaje liderem. Skorupa kasku Arai Concept X została wzmocniona opatentowanym paskiem obwodowym i jest tak zaprojektowana, aby w razie wypadku sunąć po powierzchni i odbijać się od przeszkód, minimalizując ryzyko urazów głowy i kręgosłupa. Jej kształt nawiązuje do ideologii R75, która ma za zadanie gwarantować bezpieczeństwo w trakcie upadku z motocykla. To wszystko brzmi świetnie, ale jak to działa w praktyce? Na szczęście mi nie przyszło tego testować, ale Wy możecie sprawdzić, jak zachowywały się kaski Arai podczas kosmicznie groźnych upadków na torze. Klasyczna powłoka zewnętrzna kasku Arai Concept X skrywa wydajny system wentylacji, ale tej górnej nie widać na pierwszy rzut oka. Powietrze wpada przez przedni wlot znajdujący się na wizjerze w brewkach i jest zaciągane przez ukryty w wyściółce wielostopniowy kanał wentylacyjny. Tędy powietrze jest rozprowadzane pod wyściółką w tunelach umieszczonych w EPS-ie, a następnie znajduje swoje ujście w trzech wylotach wentylacyjnych z tyłu kasku. Dodatkowo 6 szczelin na szczęce tworzy kolejne wloty powietrza i zapobiega parowaniu. Czy to działa? Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że tak, ponieważ na co dzień jeżdżę w kasku Chaser X, który posiada bardzo podobną konstrukcję i tak jak w modelu Concept X, cyrkulacja powietrza jest na naprawdę dobrym poziomie. Jedyny minus wentylacji w brewkach wizjera to ten, że podczas bardzo dynamicznej jazdy sporo zimnego powietrza ląduje na skroni, dlatego warto wtedy je zamknąć. Dbałość o bezpieczeństwo przejawia się w zastosowanym zapięciu podwójne D oraz w systemie awaryjnie wyciąganych poduszek policzkowych. Jeżeli chodzi o wyściółkę, jest ona w pełni wypinana i nadaje się do prania. Szukając opinii o kaskach Arai, napotkałam na sugestię, że kask na tle innych modeli posiada dość wysoką wagę. I faktycznie, jest cięższy około 300 gramów od kasku np. Troy Glamster, ale jego dobre wyważenie sprawia, że nie czuje się tej dodatkowej wagi. I na koniec cena. Kask w monokolorze kosztuje 2799 zł, a w malowaniu, na przykład takim jak ten, 3299 zł. Czy warto wydać tyle kasy na kask? To zostawiam Waszej ocenie, ale pamiętajcie, że na bezpieczeństwie nie należy oszczędzać. I na deser, jak zawsze przypominam, że w dobrych sklepach motocyklowych bez żadnych kosztów możecie zamówić taki kask do najbliższego sklepu sieci i dopiero tam zdecydować o jego zakupie. Możecie za darmo zamówić dowolny produkt do przymiarki w sklepie stacjonarnym i dopiero na miejscu zdecydujecie, za co płacicie. Resztę zostawiacie bez żadnych konsekwencji. A jeżeli sama przymiarka to dla Was za mało, szczególnie przy tak dużej kwocie, pamiętajcie, że w trakcie sezonu u dealerów marki odbywają się dni testowe, gdzie możecie objeździć takie garnki. To już wszystko na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o kasku Arai Concept X. Dajcie łapkę w górę i subskrypcję, a my widzimy się w kolejnych materiałach.